Witamy Państwa jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlancie w stanie Georgia. Na stanowisku komentatora melduje się Dariusz Szpakowski. Wspólnie ze mną mecz komentował będzie Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Przed nami ciekawe spotkanie, Jacku. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-4-2 w swoim klasycznym wariancie, czyli bezpiecznie z tyłu, ale również z myślą o ofensywie. Jest to szerokie ustawienie, dobre dla drużyn preferujących wykorzystywanie skrzydeł, a nie tylko środka pola. Jeden ze środkowych pomocników na ogół bardziej angażuje się w kreowanie akcji, podczas gdy drugi pełni więcej funkcji defensywnych. Ruben Neves będzie chyba podawał. Ofiarny blok. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Wznowienie gry z rzutu rożnego jednak nie wyszło. Mogą ich teraz skontrować. Obrona zdążyła się już cofnąć. Mbappé. Oszukał obrońcę. To może dać prowadzenie. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Arbiter podbiega na miejsce zdarzenia. Żółta kartka na początku spotkania. Wydaje mi się, że to powinno trochę ostudzić gorące głowy niektórych zawodników. Ma sporo możliwości. Może uderzać na bramkę. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Co teraz wymyśli? I przejmuje piłkę bez faulu. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Kylian Mbappé zostawił za sobą trochę. Ma tutaj teraz miejsce. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Nie było możliwości podania. Cofnął się do linii środkowej. Maradona przy piłce. Ruben Neves. Ruszyli teraz groźnie do kontry. James Milner. Aj, tuż obok bramki. Obrona odetchnęła z ulgą, bo dała się tu zaskoczyć tym kontratakiem. Maradona. Ruben Neves. Patrzę na sędziego, pokazuje grać dalej. Remi. Będą szukać teraz okazji do kontry. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Milner. Teraz Maradona. Ruben Neves. Brawo, ale jest szansa. I nie ma bramki. Szkoda tej szansy, bo była okazja do wyrównania stanu meczu. Ciągle jeszcze jest czas, ale to byłby zupełnie inny komfort gry. Oby tylko nie ziściło się stare porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, może być groźnie. Ruben Neves. Dobra interwencja i przerwanie akcji. Marcos Alonso. Leandro Trossard. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ależ go wypatrzył. Co teraz zrobi? Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Ruben Neves.
Marcos Alonso. Ruben Neves. Obrońca dobrze to przerywa. Naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. No brawo, świetne wyjście z wodem. Ależ tam się przedarł. Tak, to jest bramka. Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku. Odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Diego Maradona. I Maradona. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Niestety, strata piłki. James Milner. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. To może być gol! Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Ciekawe, jak to rozwiąże. Martin Ødegaard! Ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Z narożnika, krótko po ziemi. Będzie okazja do kontry. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. Będzie chyba podawał. Mbappé teraz. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Zaha. Leandro Trossard. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Rywal naciska. Kylian Mbappé. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Podanie na wolne pole, ale... Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2-0. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku. Jest chyba najlepszy na boisku. To prawda, gra dzisiaj bardzo ofensywnie. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zaha. Zostawia teraz za sobą obrońcę. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Wyciągnął się jak długi, obronił to. Zrzut rożnego w pole karne. Nie udało się zbudować przewagi. Ależ teraz błąd bramkarza. No, może być bardzo groźnie. I tak oto tracą piłkę. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Co teraz wymyśli? Maradona! Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Zostawił za sobą trochę boiska. Mbappé! Dobra obrona! Krótko rozegrali ten ruch. Podanie w szesnastkę, w stronę kolegów. Zaha. Mają teraz szansę na kontratak. Świetnie teraz na wolne pole. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Zaha.
Martin Ødegaard. No i będzie. Rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Ciekawie się to zapowiada. Do bramki niedaleko golkiper ustawia mur. Może być naprawdę groźny. Dembele. Zobaczmy, co zrobi. Może uderzać na bramkę. Mbappé! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Świetnie dziś grają. Co chwilę stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Widać, że chcą pognębić... Dobrze, w tempo. Będzie szansa. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. Martin Ødegaard. Milner. Tak, to był faul. Nie wiem, czy nie na kartkę. Mamy żółtą kartkę dla Ronaldo. Hector Bellerin. Milner. Dobrze, teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Martin Ødegaard. Hector Bellerin. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Ronaldo. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Minął obrońców. Biegnie na bramkę. A teraz dobre podanie górą. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonale się tam znalazł. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Co teraz zrobi? Ma trochę miejsca na strzał. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. I mamy bramkę. Bramkarz ma dzisiaj z nim nie lada kłopot. Już trzeci raz umieścił piłkę w siatce. Doskonała gra tego piłkarza. No, jak na razie niepowstrzymany. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne. Bramkarz musi zachować koncentrację. Co teraz wymyśli? Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. I tak oto tracą piłkę. Mbappé. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Maradona przy piłce. Ruben Neves. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. No tak, strzelając, kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Niestety strata piłki. Zobaczmy, co zrobi. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Jakimś cudem to obronił. Nie wiem jak ty, ale jestem... Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Zaha.
Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Diego Maradona. Tracą piłkę po tym podaniu. Kiepsko zagrane, ale pomysł dobry. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Dobrze prowadzi piłkę. Ruben Neves dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Prostopadle za linię obrony. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. I piłkę przejmują rywale. Messi. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Piłkę przejmują rywale. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Kibice biją mu brawo i w pełni zasłużył. Por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.